Oto i kolejny odcinek ze Spellforce'a. Jesteśmy w twierdzy Mrocznego Wiatru i mamy problemy z ostrzami, jak się okazuje. Dobra, tylko tak. O, tutaj możemy sobie zarzucić gdzieś małe kwatery? Nie, nie możemy. To weźmy, tak żeby tu miejsce było na wszystko. Dobra, weźmy te małe kwatery, gdzieś walnijmy. Nie, niech będzie, że tu. Tutaj mamy mało miejsca strasznie na wszystko. Chodźcie tutaj, kobity, pomóżcie. Ty też weź tam iść, pomóż. Dobra. I plan nasz jest następujący. Żeby tutaj oczyścić to miejsce. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle to zrobić. I tutaj się obwarować wszędzie wieżyczkami ładnie. Pytanie, czy na przykład goście zaatakują nas z drugiej strony. Ostrze sługa. Tam jakieś sługusy niby. Chodźcie tutaj. Dawać zamiecią w nich. No, tak widzę, średnio nam to wyszło. Dobra, sekwencyjny wybuch. Tu wybuch, tu takie. Dobra, i teraz tak. Wy od razu weźcie, może tak, chata leśnika, jak najbardziej, to jest nam potrzebne w tym momencie. Więcej robotnic oczywiście. Zwiadowcy, no wiemy, że zwiadowcy, wiemy. Skorpion ostrzy, to są ci goście od rozwalania budynków. Weźcie, ogarnijcie to, o kurde. Nie chciałem tego za bardzo tak zrobić. Szybko zamieć. Cofnijcie się, cofnijcie. Szadmuchawkowy łowca. O, ci są denerwujący strasznie. Chodźcie tu bliżej. No i kapłani jeszcze. Dobra. Pięć, szybko. Potrzebujemy tak, leni potrzebujemy bardzo szybko. A ta zbieracza leni, niech będzie, że tutaj jest więcej, więc najpierw tu. Jak nam to wyjdzie w ogóle, wiesz co? Zarzuć tak, jakiś okrzyk bojowy może. Kurde, idzie nam naprawdę dobrze. Tu zostali ci strzelcy głównie. Dawaj ich tam. Ty weź rozwal to. A ci nas nie atakują tak po prostu, więc jest dobrze. O. Praktycznie koniec many. Co tutaj mamy? O, monument kolejny. Dobra, jest okej. Kapłan Shah. Jest i poziom, bardzo dobrze. Ty weź rozwal to. O, paru nam zginęło gości niestety. Dobra, ale to mniejsza z tym. Dawać tutaj budować. Potrzebujemy średnich kwater gdzieś. Tutaj nie. Weźmy tu, o, tutaj może być lepsze miejsce. Wy to nie, wy to lećcie średnie kwatery pomagać, budować. Panowie, weźcie najpierw tak. Najpierw to, rozwalcie. Co my tu mamy? Jakieś mieczyki. No to tam mniejsza z tym. I co tutaj? Tu też są kwiatki. Dobra, ale tamte kwiatki to mniejsza z tym. Zwiadowcy niby, tak? Nie ma żadnych zwiadowców. Dobra, teraz pytanie jest następujące. Czy tu się zmieści na przykład magazyn żywności? No tu by się zmieścił. Chata zbieracza na przykład tu by się zmieściła. Dobra, no to budujemy tak. Magazyn żywności może w tym miejscu. A to zbieracza, o tu się też zmieści, dobra, no to super. I teraz musimy czekać, aż... Jak już rozwalacie, to rozwalajcie, no niech wam będzie. O, Irfryd też pomoże. I tak... Tutaj będziemy się bronić w tym miejscu mniej więcej, przynajmniej taki jest plan. Plan może się zmienić, dobra, chodźmy tutaj. Menhir jest, bardzo ładnie. O, to ten z szokiem gość. Chociaż teoretycznie nawet możemy się tutaj bronić, nie? To chyba nie było takie głupie.
Dawać ich tam. Dobra, potrzebujemy na pewno tak. Weźmiemy sobie tartak tutaj, walniemy. Potrzebujemy sporej ilości drewna. Nawet i tu moglibyśmy się na głupo bronić, no bo tutaj już jest potężna armia. Chyba tak. A to chyba nie ma czasu tam ogarniać tego wszystkiego tak daleko. No, coś gra się przycina. Także staniemy sobie co? Gdzieś w tym miejscu, nie? Dobra, i panie, panie moje drogie, chodźcie tutaj. I zaczynamy budowę. Wieżyczki, jedna tu, druga tu. No tak, żeby oni nas nie obeszli, co jest dosyć istotne. O, proszę, to już atak na nas zaczyna się. Szybko coś. Nie zdążyłem nic zrobić praktycznie. Którędy oni polecą? Tędy, nie? Wszyscy? Chyba wszyscy. No to dawać im tu zamieć. Zwiadowca. Dobre sobie. Dobrze. Rekrutujemy dalej. Wy, moje drogie, tak od razu chata zbieracza. Tutaj niech będzie. Fala lodu. Fala lodu. Jak najbardziej. Weźmy im jeszcze tam sekwencyjnym, pojedźmy. Nie mamy więcej okrzyków bojowych, niestety. Całkiem niezły ten ich atak jest. Nie powiem. Weźcie więcej wieżyczek, a wy czemu? Aha, wy po prostu jakoś nie mieliście zasięgu tutaj. Potrzebujemy tak, no na pewno budynki typu samotnia czy coś. A ta drwala. To wy tych trzech nie możecie. O, to nie fajnie. Co was aż tak? A, te skorpiony. Jak już biją wręcz, to biją. Dobra. Kompletnie zapomniałem o rzeczy dosyć istotnej, czyli podniesieniu sobie na poziomu. I mamy już maksa tutaj. Dobra, na razie podniesiemy sobie to. Może jeszcze tą białą magię wykorzystamy. Ale tak, na pewno 20 poziom. Jest maksik. Super. Dobra, weź zarzuć to dobrodziejstwo, bo tu nie nadążamy z leczeniem ewidentnie. Dobra, niech jeszcze jedna fala lodu będzie. I tak, więcej budynków. Potrzebujemy tak, zbrojownia to potrzebujemy, ale jeszcze nie. No nie, mamy drewno, no tak. Bo tutaj się okazało, że tych drzew nie możemy rąbać. No tam jest skrzyneczka nawet. Jak wam tam idzie? Całkiem nieźle. To dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Raduje mnie to wręcz. Czy tu są jakieś drzewa na przykład? Nie ma nic. Kurde. Tak, oczywiście pamiętam o... tutaj, na tym przejściu. Ale to jak już zbudujemy tutaj jakieś sensowne zaplecze. Wiecie co, koleżanki? Może być mało jedna chata leśnika w sumie. No tak, zbudowałem tą samotnie w takim miejscu trochę niewdzięcznym. Dobra. Już niech będzie, że tutaj. Od razu ją tam zbudujemy. Lenia jest, więc nie jest najgorzej. Chodźcie panowie, wyślemy jednego typa. Niech on idzie po tą skrzyneczkę. No tutaj jakbyśmy się ustawili do obrony, też nie byłoby źle. No ale dobra, już ustawiliśmy się tutaj, więc nie będziemy marudzić. Tylko drewno nam się przyda więcej. No, drewno będzie. Jak te drzewka wyrosną, jak się okazuje. Co tutaj jest? No nic ciekawego. To wracaj, wracaj.
Tutaj mamy niezłą armię. Wielki mistrz, okej. Okay. 300 drewna, niech będzie. W sumie możemy na przykład wziąć kilku krasnoludów. Tutaj ładnie zwerbować. Niech. A, czyli co, stąd zaatakują, nie? Weźmy naszych bohaterów. I zrobimy tak. Wy będziecie tu jako jedna ekipa, wy jako druga. I wrócimy się. Ja jestem, czy oni faktycznie nas zaatakują od tyłu, czy nie wiem, wrócą się i zaatakują z tej samej strony. Co by było oczywiście kompletnie głupie, ale... Wiadomo, jak to jest w grach. Dom łucznictwa to nam się przyda. Tylko gdzie tu wbudować ten dom łucznictwa znowuż? Jakżeż tu nie ma miejsca. Dobra, niech będzie... A, no, tu jest żelazo. Tu jest księżycowe srebro. Niech będzie, że tu. A, tu też jest księżycowe srebro. Weźcie kamień sobie. Idą tu? Nie idą. Na razie nie. Dobra, weźmy was tak tutaj. Was też. W razie czego. Wieżyczki. Jak tam z żarciem? To coś tam żarcia jest, nie powiem. O, w końcu możecie zacząć drewno wydobywać. To mnie bardzo cieszy. Weźmy, podnieśmy limit. Atakują nas? Nie atakują nas. Tylko szkoda, że ci goście nic nie mogą zrobić. Dobra, może aż tak daleko nie idźmy. Będziemy widzieć, kiedy nas zaatakują. Zaraz, zaraz. Aha, bo one tutaj budują. Dobra, to jest okej. Okay. To jest ok. Lecą goście. Aha, oni się wracają tędy. No to czyli nie atakują nas od tyłu absolutnie. Czyli nie zdążymy się teraz wrócić niestety. Znaczy dobra, od tyłu. Jeżeli to od tej strony ma być od tyłu, no to... Chodźcie tu panowie w takim razie. No może gdzieś tak tutaj, no. Może bez przesady. A my tu bohaterami. Mam nadzieję, że zdążymy w sumie. Panowie, weźcie kamieniołą. Pomóżcie tutaj. Chyba nie zdążymy. Wycofajcie się. No tu kilku ich niestety zginie, nie ma to tamto. Zanim my tu przyjdziemy, choć jesteśmy już bardzo blisko. Mhm. Ale ich tu jest w ogóle. Pomoc nadciąga, panowie. No, zaczynają niestety ginąć. Kurde, cała tutaj armia. Zarzuć ładnie okrzykiem bojowym. Dobra. Musimy mrozić. Mrozić ile się da. Dawaj, ump. O, gość z tej strony, ale myślę, że natknie się na wieżyczkę. Zaczniemy budować kolejną. No. Mogę zrobić tak w sumie. No właśnie. Powinienem tak zrobić od razu w sumie. Dobra, tych gości niewiele zostało. Niestety. O kurde. Weźcie to, odbudowujcie w czasie rzeczywistym. Dobra, z tymi sobie poradziliśmy. A, nie weszło w niego. Wow. Kurde, no ale teraz weszło i już tu nie ma prawa gość nic zrobić. Dobra. Tak jest, więc weźmy co? Duże kwatery? No, tak nie chciałbym tutaj akurat. Chyba nie mam wyjścia, muszę tutaj zbudować te duże kwatery, nie? No tak, dobra. Czy my możemy już te łuczniczki... A, zbrojowni nie mam, no dobra. Będą duże kwatery, będzie i zbrojownia.
Dobra, was jeszcze nawet nie ma sensu strzymać we dwóch. Dobra, wy to sobie jakoś dacie radę, mam nadzieję. A wy co? No, weźcie tam od razu, zbudujcie jakieś małe kwatery. W takim miejscu, co by miejsce było. No, kolejny atak? No, to jakiś chyba taki mniejszy atak. Gdzie, gościu, uciekasz? Znaczy, nie wiem, czy ty uciekasz, czy co? Od tyłu, ja myślałem, że tędy nas zaatakują, ale no. Widocznie nie o to chodziło. Czy ja mam wszystkie robotnice? Mam. W takim razie... No dobra, wy tutaj macie zasięg na to, słoko. W takim razie wy tutaj zbudujcie chatkę. No, tu się zaraz skończą drewna, więc wybudujemy tam na północy. Dobra, coś tam żarcia jest. Dobra, niech będzie, weźmy. Przywołajmy kilku tych robotników krasnoludzkich. No i tak to powoli tutaj będziemy się obwarowywać. Jak się obwarowujemy wystarczająco, tak żeby tu nasze wojska były w stanie się utrzymywać, to ruszymy tędy i będziemy sobie od tej strony mapkę eksplorować, od tamtej. A tutaj będziemy utrzymywać defensywne pozycje. Z pewnością mogę uzdrowicielki zacząć werbować, bo to nie będzie problemu. Dobra, mamy te lodowe wieże, kilka ich przynajmniej, więc możemy spokojnie sobie... Dobra, no weźcie, zróbcie to, zbudujcie. No właśnie, ci są problematyczni strasznie, bo oni by zniszczą nam budynki. W tym wieżyczki, jak się okazuje. O, ratujcie te wieżyczki. Gdzie goś ucieka? O, rozwalą nam wieżyczkę. Lipa to jest. I tak łatwo nie będzie z nimi. Ewidentnie będzie nam trzeba więcej robotnic tutaj. O, rozwalili nam tą wieżyczkę. Weźcie tutaj, pomóżcie nam. I rozwalą oni tą wieżyczkę, ale lipa. No, tu idzie kolejny gość. No ale bicie ty pano, bo nam rozwali wszystko. Jesus Christ, lećcie tam za nim. Gość nam porozwala wszystkie budynki normalnie. Dobra, chyba mu się mana skończyła. Nie no, wy spokojnie. Czyli potrzebujemy armii po prostu potężnej, nie ma to tamto. Inaczej nie da rady. A nie mamy, czego nie mamy? Zbrojowni nie mamy, dobra, zaraz się ją tam zbuduję. Chodźcie tutaj. Budujcie to, budujcie, aczkolwiek armia też będzie ważna. Weźcie tutaj trochę, podbudujcie to wszystko. No, będzie ciężko. Nie sądziłem, że będzie tak ciężko. Co tutaj leci? Nic, to tylko te małpy. A wy to co? Chodźcie tu. Zbrojownia będzie, to będzie lepiej troszeczkę. Wy od razu średnie kwatery. O, całe szczęście krasnoludy. Dobra, może nie będziemy was werbować. Ważniejsze, żebyście wy się zwerbowały. Co teraz? Tartak tartakiem. To mamy. Weźmy dom pradawnych. O. Czarodziejki mogą się przydać. To nie ma to tamto. Dobra.
Weźcie tam to, naprawcie. To się zdecydowanie przyda. Czy ja ulepszyłem je? Gdzie ja w ogóle ten budynek zrobiłem tutaj? Tak jest, ulepszyłem je. To dobrze. Wiecie co, weźcie... Nie, przesadzaj. A te dwa weźmiemy tu jeszcze, zbudujemy. Włócznik szach. Dobra. Przecież umacniamy nasze pozycje. Łuczniczki, tak jest. Łuczniczki, dawać mi łuczniczki. Krasnoludy, a w sumie to nie jest taki zły pomysł, wiecie? Weźcie tu hutę, tylko tak, momento. Huta hutą. Ale czy będę w stanie... Dobra, będę w stanie, nie ma innej opcji. Huta, kopalnia. Dobra, skoro mam maksa tych robotnic elfich. Dobra, ale wy nie musicie tutaj w takiej liczbie być. Skoro tych mam na maksa, o właśnie, szybko, zamiecią ich tutaj, trzeba powstrzymać. Znaczy trzeba, no nie trzeba, ale pasuje. Chodźcie może nie aż tak blisko. No coś, ale to ich nie trafia. Tego skorpiona jak najszybciej. Dobra, nie można mu dać zacząć rozwalać naszych budynków wspaniałych. Musimy jeszcze jedną zamieć. Wróćcie się. Dobra, weźmy i zróbmy surprise'a masowym zamrożeniem. Dobra. I teraz możemy, nie wiem, jakieś sekwencyjne tam czary. Dobra, dawać więcej łuczniczek. Lej, nie ma, kurde. Building finish, bardzo dobrze. Teraz kopalnia. It's good work if you can get it. I tak. Miejsce. Nie ma miejsca kompletnie. A ja chciałbym właśnie jakieś fermy świn. Weźmy je, zbudujmy tak czy siak. Gdzie się da. Księżycowe srebro to bym wolał wydobywać. Dam im od razu rozkaz, niech tak się dzieje. Okej. Teraz możemy się tu cofnąć. A tutaj oczywiście wieżyczki. Wieżyczki. Ile wlezie do oporu? No właśnie, te fermy. Żeby jak najlepiej szło z żarciem. Okej. Wy to skończyłyście. Zrobimy tą kuźnię. Jak znajdziemy miejsce na nią w ogóle gdzieś. O, tu jest miejsce. To dobra, to lećcie tam. Zbudujcie to. Mógłbym w sumie wysłać tam bohaterów, a... A moment, to jeszcze zrobmy tak. Dobra, aha, czyli dalej będą nas jeszcze atakować. To nie tak, że się skończyły kontrataki. Dobra, dawać więcej łuczniczek. Mamy mało leni, więc może tych czarodziejek jakoś nie będziemy niesamowicie ile werbować. No tak, te strażniczki byśmy powerbowali. No, moglibyśmy też krasnoludzkie kości werbować. Kamienia nam brakuje już. Kurde, to dosyć szybko. Nie możemy gdzieś tu kamienią budować? Dobra, to lećcie tam, panowie. Tutaj też pomóżcie. O, tutaj idzie ktoś? Nie, tak mi się tylko wydawało. Dobra, lenie zostawmy na uzdrowicielki może. Będziemy te laski budować, werbować. O, lećcie tutaj. Do drewna. To jeszcze się nie skończyło, to drewno. Aha, bo tutaj jest jeszcze drewno. Dobra, okej. To wszystko jasne. Dobra, niech będzie więcej trochę tych robotników. Przydacie się na pewno.
A wy nie jesteście tutaj aż tak potrzebni? Yes, like the wind. Ile to leni wymaga, kurde, aż 100. No dobra, trudno. To nie, to w takim razie trochę zwykłych wieżyczek. Jeżeli by oni tymi skorpionami nie atakowali, to byłoby dobrze. Ale niestety. Dlatego potrzebujemy naprawdę dużej tutaj armii jakiejś sensownej. Daliśmy te ustrowicielki. Dużej armii, żeby się sensownie bronić. O proszę. Co teraz bez skorpionów? O, tylko jakieś zwykłe sługusy. Dobrze. Jak wam będzie? Z tymi nie powinno być jakichś dużych problemów. Okej, krasnoludów trochę mamy. Weźmy tak, jakieś fermy świń, może co? No, niech będzie, że tu. Jest tu w ogóle jakieś miejsce na cokolwiek jeszcze? Chyba nie bardzo. No dobra, to skoro nie ma miejsca, to i tak potrzebujemy gdzieś magazyn żywności upchać tak czy siak. Tu by było, dobra, to tu upchajmy. Weźcie oczywiście wieżyczki. O, ognia to ta nie. Drewno mamy nadto, więc możemy spokojnie budować i się nie martwić, że nam porozwalają te zwykłe. Szkoda, że te lodowe wieże nam goście rozwalili, to mnie troszeczkę boli. No, ale co zrobić? Dobra, z zasobami nie jest źle. Wy to weźmiecie w końcu, zbudujecie? Fajnie by było, ale widzę, że tak nie idzie wam za bardzo. Dobra, okej, już wam idzie. Wracajcie się. I tak, zdecydowanie... Aha, lenia to jest... No, niestety. No to musimy troszeczkę poczekać. No, tu nie można nigdzie na pewno zbudować fermy kolejnej. Tu pewnie by można. Ale to trochę blisko tych szkieletów. No dobra, chodźcie tutaj. A co to się dzieje? Weźcie to naprawcie, moje panie. Kurde, taki zasięg to mają? To te całe skorpiony? Całkiem nieźle. Dobra, z żarciem jest problem, ale te fermy może troszeczkę rozwiążą go. Dobra, to możemy zrobić, ale poczekamy na ulepszenie. Będziemy werbować te laseczki. Bo one nie wymagają leni, nie wymagają tylko żelazo, dobra. To jest git. Ile my tu już mamy? 22 jednostki. Właśnie my tu, jakby nas atakowali gdzieś z drugiej strony, nie wiadomo z jakiego powodu. Tak się jeszcze tu zastanawiam, jakby to pozrobić ładnie. No wiele tutaj nie wymyślę, niestety. Przydałoby się żelaza więcej. Ale tutaj żelaza niestety nie uświadczymy. Tu nie ma nigdzie żelaza, prawda? Prawda, nie ma. No tak korci mnie, żeby już pójść i eksplorować od tej strony tą mapkę, ale... tak nadal coś czuję, że moje wojska są za słabe, żeby się tam utrzymać. Dobra. Wiecie co, zacznijmy. Tak, dom księżycowego srebra. Obrońcy. Obrońcy też byliby dobrzy. Czy na przykład jacyś wojownicy chociażby. Elfki elfkami, ale krasnoludy też moglibyśmy werbować. Którym mamy w ogóle 25 poziom? Właśnie, przecież mamy tylko 23 poziom elfek. No to będziemy krasnoludy werbować. No już pomijając to, że tego nie sprawdziłem i zwerbowałem trochę tych elfek. Ale to nic.
No, dwa poziomy to nie jest jakaś niesamowita różnica. Tak ciągle tu patrzę, czy mnie ktoś gdzieś nie atakuje od tyłu. Dobra, ale w każdym razie w tym odcinku to na tyle. Trzymajcie się, pa.